Kochane królewne, drogie DSM-ki, witam was bardzo, bardzo serdecznie w tym jakże trudnym dla nas wszystkich okresie. W czasie, kiedy z powodu epidemii nie może być cotygodniowych spotkań naszych parafialnych grup DSM, kiedy trzeba będzie najprawdopodobniej odwołać planowaną coroczną pielgrzymkę Dziewczęcej Służby Maryjnej, która w tym roku miała odbyć się w Zawadzie koło Dębicy, no, kiedy nie odbędzie się jeszcze bardzo wiele innych wspaniałych, cudownych wydarzeń. Miejmy nadzieję, że ten czas mimo wszystko nie spowoduje, że zapomnimy, do jakich grup należymy i że nie ucieknie nam w tym czasie również coś, co jest jeszcze ważniejsze. Nasza miłość do Pana Jezusa, do Matki Najświętszej, no i oczywiście do siebie nawzajem. Aby się przed tym ochronić, spotykamy się między innymi dzisiaj na tym naszym rozważaniu na temat Ewangelii z trzeciej niedzieli wielkanocnej. No, witam was dzisiaj trochę nietypowo, no cóż, taki mamy czas, że z powodu panującej epidemii, gdziekolwiek wychodzimy, czy to nawet na krótki spacer, czy po to, żeby załatwić jakąś sprawę, musimy zawsze zabrać ze sobą taką właśnie maseczkę. Przyznam wam na początku, że ja bardzo, bardzo nie lubię ich nosić. Po pierwsze dlatego, że na co dzień używam okularów, które od razu z tego wszystkiego mi bardzo parują. Po drugie, trudno jest mi też normalnie oddychać, już nie mówiąc o mówieniu. No może trochę dlatego, że ta moja maseczka jest nie do końca dopasowana do mojej twarzy. No to może spróbujmy ją wymienić na trochę inną. Może ta będzie lepsza. Co wy na to? No cóż, pewnie powiecie, że to już jest kompletnie kiepski pomysł, no bo ta maska nie chroni nas kompletnie przed epidemią, nie chroni przed zarażeniem, a po drugie, tak zasłania twarz, że już zupełnie nie widać osoby, która ją nosi. No właśnie. I tutaj pojawia się drugi problem, który powoduje, że akurat dla mnie każde wyjście na ulicę w tym czasie jest bardzo, bardzo trudne. No bo wszystkie te maski, zwłaszcza te lecznicze, chronią nasze życie. Chronią nas przed zarażeniem, ale jednak nie pozwalają nam na coś bardzo ważnego. Nie pozwalają nam wzajemnie się rozpoznać, zobaczyć czyjąś twarz, spotkać znajomego człowieka, uśmiechnąć się na powitanie kogoś, kogo znamy i lubimy. Dlatego powiem wam, że ja już nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko się skończy i będziemy mogli bez żadnych przeszkód cieszyć się każdym spotkanym człowiekiem. No ale może cała ta historia z maskami nas czegoś nauczy? Zwłaszcza, jeśli porównamy ją trochę z dzisiejszą Ewangelią. Z Ewangelią z trzeciej niedzieli wielkanocnej. Na początku zastanówmy się nad jedną sprawą. Co jest potrzebne, żeby rozpoznać drugiego człowieka? Czy wystarczy tylko odkryta twarz i sprawne oczy oraz czyste, niezaparowane okulary? A może potrzeba czegoś innego? Trochę podpowiedziała mi w tej sprawie jedna znajoma pani z mojej parafii, która kilka dni temu, spotkawszy mnie na ulicy, podeszła do mnie i powiedziała: proszę księdza, mimo maski, którą ma ksiądz na twarzy, i tak księdza poznałam. I cieszę się, żeśmy się spotkali i życzę księdzu i wszystkim pozostałym księżom w parafii wszystkiego najlepszego. Ta pani, chociaż nie widziała osoby, to jednak ją rozpoznała. Zupełnie odwrotnie jak w dzisiejszej Ewangelii, gdzie zobaczymy sytuację, kiedy to bardzo ważne osoby, uczniowie Jezusa, widzieli pewną postać, która była bez żadnej maski, ale jednak jej nie rozpoznali. Mam nadzieję, że już kojarzycie tę historię. Spróbujemy ją teraz wspólnie przeczytać i rozważyć. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwóch z uczniów szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.
Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi, lecz ich oczy były jakby przyćmione i nie mogli go rozpoznać. Odezwał się do nich: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę. Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: o czym? Wtedy mu powiedzieli: o Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem wobec całego ludu. Wyżsi kapłani, nasi przywódcy, wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy mieli nadzieję, że to on wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już trzeci dzień tego wydarzenia. Co więcej, niektóre z naszych kobiet wprawiły nas w zdumienie. Gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazły jego ciała. Wróciły, mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewnili, że on żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zostali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, lecz jego nie widzieli. Wtedy on im powiedział: o nierozumni i leniwi w sercu, nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego cierpieć i wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wyjaśniał im, co odnosiło się do niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Lecz oni nalegali: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, on wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie: czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze, wyjaśniał nam pisma? W tej samej chwili wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam znaleźli zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili: Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni także opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, Pan Jezus nie miał maski, a mimo to Jego uczniowie Go nie rozpoznali. Pytanie dlaczego? Przecież widzieli Go własnymi oczami. Ale problem był chyba w tym, że nie widzieli Go sercem, bo ich serca były zamknięte, zalane łzami po Jezusowej śmierci, pełne żalu, pełne zawodu. Mówili do nieznajomego przybysza: a myśmy się spodziewali, że będzie inaczej. No właśnie, myśmy się spodziewali. To właśnie spowodowało, że w Jezusie chcieli widzieć nie tego, kim On był naprawdę, ale ten, kto im się podobał. Chcieli widzieć w Jezusie króla, zwycięzcę, który pokonuje wrogów, a nie chcieli widzieć Jezusa kochającego, cierpiącego, oddającego życie za drugiego człowieka, aż w końcu zmartwychwstałego. Ta cała historia w głowie się im nie mieściła i dlatego nie widzieli tego, co było oczywiste. Ich oczy działały, ale nie działały ich serca, a właśnie nimi można zobaczyć najwięcej. Na szczęście rozpoznali go wreszcie wtedy, gdy jak podczas ostatniej wieczerzy połamał chleb i dał im go do jedzenia. Wtedy, nawet gdy już zniknął im z oczu, oni dalej cieszyli się, bo wreszcie zaczęły działać ich serca. Moglibyśmy się, kochani, zastanawiać, czy ta historia mogłaby się wydarzyć również dzisiaj. Jak mogłaby wtedy wyglądać? Może na przykład tak. Też nic z tego nie rozumiem. Jak to zniknął pusty grób, to dziwne. Weźmiemy tego gościa? Czemu nie? Dzięki, że mnie zabraliście. Ale ona mówiła, że go widziała na własne oczy i że z nim rozmawiała. To niewiarygodne. Co się stało? O czym rozmawiacie? A, mieliśmy fantastycznego szefa, nauczyciela i przyjaciela w jednym. Wiele nas nauczył, wiele dobrego dla nas zrobił, no ale zginął tragicznie. Ale jednak chodzą pogłoski, że żyje. O, a wy? Wierzycie, że on żyje? Sam nie wiem, co o tym sądzić.
Chciałbym w to wierzyć. Tak, kochani. Ta historia dzieje się codziennie w życiu każdego z nas. A my? Czy podczas przyjmowania Komunii Świętej działają tylko nasze oczy, które widzą tylko biały kawałek chleba? Czy działają również nasze serca? Czy rozpoznajemy Jezusa w tym małym, białym kawałku chleba, który ksiądz kładzie nam na język podczas komunii? Mamy teraz taki czas, kiedy nie możemy przyjmować Jezusa tak, jak zrobili to uczniowie w Emaus. Możemy tylko za Nim tęsknić. Ale również ta tęsknota może być prawdziwym spotkaniem z Nim. Na tym polega choćby Komunia Święta Duchowa, która czy to w święta, czy teraz, mogła nam zastąpić tę prawdziwą. To jest taka chwila, w której choć nie możemy spotkać Jezusa zewnętrznie, to mogą spotkać się nasze serca. A to jest przecież absolutnie najważniejsze. Ale może być jeszcze inaczej. Jezus przychodzi do nas przecież nie tylko w Eucharystii. Przychodzi również w różnych sytuacjach, osobach, jakie mamy wokół siebie. W moim bracie, siostrze, w drugim człowieku. I trzeba nam go wtedy również zobaczyć, usłyszeć, docenić. Nawet gdy staje przed nami w kimś, kto nas absolutnie irytuje, denerwuje, w kim nie chcielibyśmy go absolutnie zobaczyć, zobaczyć Boga. Może właśnie w takim człowieku warto go rozpoznać. Warto wyciągnąć do niego rękę, aby to on w mojej ręce zobaczył trochę miłości. Byśmy nie tylko my mogli odkryć Pana Boga w nim, ale by również on mógł zobaczyć Pana Boga, który jest w nas. Kochane królewny, życzę wszystkim, i sobie, i wam, by wtedy, gdy już będziemy mogli zdjąć te wszystkie maski, byśmy mogli ucieszyć się sobą nawzajem. Uradować się, gdy zobaczymy jakąś znajomą twarz. Ale pamiętajcie, że do tego nie wystarczą oczy i odkryte buzie. Do tego potrzebujemy serca, którego przenikliwy wzrok może rozpoznać nawet to, czego oczy nie widzą. Tego nas uczy Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Chciałbym zostawić wam pewne zadanie domowe. Zadanie to będzie polegało na takim duchowym zdjęciu maski z naszej twarzy. Oczywiście nie chodzi o tą maseczkę, którą musimy mieć na ulicy, wtedy, gdy wychodzimy na spacer. Ją przynajmniej na razie trzeba nosić, bo ona chroni nas przed niebezpieczeństwem. Chodzi o zdjęcie maski obojętności, złości, wyśmiewania, czyli tego wszystkiego, co sprawia, że w człowieku przestajemy widzieć drugiego człowieka. Chodzi o to, żeby się do kogoś uśmiechnąć, zrobić dla kogoś coś dobrego. Może to właśnie pomoże i nam, i innym rozpoznać Jezusa, który do nas przychodzi, tak jak kiedyś przyszedł do uczniów w Emaus. A na zakończenie rebus, który przygotowała opiekunka dziewczęcej służby maryjnej z mojej katedralnej parafii, siostra Agnieszka. Bardzo serdecznie dziękuję jej za ten rebus, a jego rozwiązanie niech będzie mottem do rozważenia na cały najbliższy tydzień. Szczęść Boże!